Oczywiście, był to nasz trzeci sparing. Wiemy, że to dopiero początek i dlatego każdy sparing daje nam pewien materiał do przemyśleń. Po ostatniej porażce wyciągnęliśmy wnioski i było to dzisiaj widać, że zagraliśmy skoncentrowani, zagraliśmy też przede wszystkim skutecznie, no i na zero z tyłu, co wydawałoby się niemożliwe po ostatnich trzech bramkach, które straciliśmy. Dziękuję. Pierwsze jest to, że znaczy ten sparing w ogóle miał był po to zrobiony, żebyśmy wiedzieli, do czego dążyć. Nie ulega wątpliwości, że Miedź Legnica, pomimo że gra w pierwszej lidze, to jest zespół budowany na ekstraklasę i zawodnicy z przeszłością ekstraklasową, najzdolniejsza młodzież. Po prostu to jest klub bardzo dobrze zorganizowany i też finansowo bardzo dobrze wyglądający. I o to chodzi, bo nie sztuką jest grać z okręgówką i po prostu z nimi wygrywać, tylko zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Był to pierwszy sparing, po którym wszedłem do szatni i musiałem z chłopcami porozmawiać z tego tytułu, że nie chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy słabi, tylko o to, do jakiego punktu musimy dążyć. Tak? Miedź pokazała. Pokazała te wszystkie walory, które są naprawdę ważne w piłce, czyli utrzymanie się przy piłce, rozegranie tej piłki, agresywność w grze, rozwiązywanie akcji. I po to właśnie mecz był nagrywany, żebyśmy teraz usiedli i na pewno go będziemy analizować. I mamy punkt, do czego dążyć. Na pewno kolejnym meczem też będzie z Olkanem Ząbki, też czołowy zespół pierwszej ligi. O to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu uczyć się od najlepszych i taki też cel miał, ten sparing. A wracając do pytania, no na pewno nie, bo te bramki, tak z mojego punktu widzenia, oczywiście będę je widział, no to dwie to minimum nie musiały oczywiście paść, bo to były po bardzo takich indywidualnych błędach zawodników. I co z tego, no i konsekwencją tego były tak głupio stracone bramki, nie do końca w super akcję przeciwnika, tylko po prostu nasze błędy. No aczkolwiek różnica w grze, w kulturze gry, umiejętnościach, no była spora, ale tak jak powiedziałem, zawodnicy, moi zawodnicy, Jaloty, to nie są zawodnicy, których na to nie stać. Możemy tak grać, ale po to gramy, żeby oni wiedzieli, bo mówienie, oglądanie w telewizji, tak? Ale na żywo styknięcie się z taką rzeczywistością jest najważniejsze.